Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Escapistów. Dzisiaj z nową energią w głowie. Coś tam gadałem z moim kochanym kusarzem i powiedział o... On mi mówił jak zrobić z dwóch pilników tutaj dwa pilniki i coś. Co on mówił? Dwa pilniki i coś. Dwa pilniki i coś. Dwa pilniki i co? I drewno chyba. Nie, co? Jesteś głupi. I blacha, cholera wie, może zdobędę. Poranny apel mamy. Folia to nie. Co my tu jeszcze mamy? O, pigułki chyba trzeba było. Nie, ja muszę pobić wszystkich. Siema, siema. Siema i cię nie ma. Dobra, nic nie mam takiego. Kogo przetrzepią? Dobra. To nie nas, więc nie musimy się bać. Przeszukujemy szybko. Jest książkę dla kolegi, który chciał tego. Grzebień, nóż niepotrzebny nam. Mam jeszcze chwilę. Szczoteczka, blacha. No blacha nam niepotrzebna. Drewno, no z drewna. Nic nie robimy z tego jeszcze. Nie mamy jeszcze nauczeni, nie jesteśmy. Pozdro, no to pozdrawiamy kusarza. Mam. Z trzech drzewia możemy zrobić krzesło, które nie wiem po co one jest w ogóle. W co ja gram? Miałem w co grasz i nie chcę wiedzieć? Mundur można zrobić. To jest w ogóle ciekawe, nie? Zaraz śniadanie. Brudny uniform. Nie chcę ziemia, nie chcę nić. Coś tam kusarz pisarz. Nie, teraz nie przeczytałem. Atrament, grzebień. Kusarz. Nie mogę zmienić pracy. Mogę porzucić, dobra, czyli mogę tam. Dobra, idziemy na śniadanie. Dobra, czy my coś potrzebujemy, widelce? Weźmiemy z 3. Do kogo była książka? Dla Houstona. Houston, Saskę. Wiesz co, DVD. Dobra, mamy DVD i ciastko musimy znaleźć. Ok, magazyn, zegarek, śrubokręt. O. Sorry, wiedziałem, że nie można stawać tutaj. Fuck you. Idziemy sobie. Kurde, byśmy mogli uciec już w tej nocy. Czas wolny, dobra, trzeba przeszukiwać tu górka. Blacha, pocztówka, kubek, muffinka. Żarcie się zawsze przyda. No wiem, sorry. Złodziejem jestem, no co nowego. No jestem w więzieniu. Klej, blacha, no te blachy. Po co mi te blachy? Ja ogólnie jestem jakby przygotowany już na ucieczkę. Kurde, kusarz mi mówił o czymś. Czekajcie, a zapytamy go. Siema. Mamy tu pytanie YouTube'owe. Dwa pilniki i... Zobaczymy, czy odpisze. Witamy kusarza. Nie będzie, jeżeli nagrywa. Dwa pilniki i... Muszę mu zrobić mu jeszcze minkę, żeby... Czy on odpisze nam? Dawaj! Dobra, dawaj. No nie odpisze nam chyba. Jak coś to zobaczymy w rogu. Z kusarzem tutaj chcemy. Panie kusarzu. Dobra, musimy znaleźć ciastko i DVD. Ciastka nie widziałem, DVD też nie. Możemy się szczerze uczyć na razie. A czekajcie, bo zaraz będzie praca, nie?
Schowam te noże, wszystkie widelce do mnie. A czekajcie, bo ja jeszcze muszę... zniszczyć ten mur w końcu. Muszę nad tym pracować, zapomniałem o tym. Taśma. Czyli nie mamy. Dobra, idziemy na ten. Co masz do kupienia? Nic ciekawego. Linę. Można się powiesić. Pilnik plus pilnik ucinaczki. Okej. Okay. Trochę się zmęczyliśmy tym kopaniem. Zaraz będzie trzeba iść do pracy. Aha. Dzięki. Dziękujemy. To nie wiem, po co mi ta taśma. Może są jakieś lepsze może? Nie wiem, kto wie. Dobra, panie Bizonek. Dobra, spadaj mi, panie, od tej... Dobra, norma robocza. No musimy ją zrobić. No pozdrawiamy, tak? Pozdrawiamy. Kusarz pozdrawia was. Ja was też pozdrawiam. Trochę mi ciężko klikanie wychodzi, nie wiem czy widzicie. I to już na jutro zostanie na wszelki. Dobra, praca jest zrobiona, możemy iść zrobić te pilniki połączyć. Czasami to się nie chce stawiać, nie wiem czy zauważyliście. Pilnik plus taśma chyba seria. Nie mamy tutaj żadnej taśmy, nie? Szkoda, można by było kupić, to było fajnie. Nie wiem, będziemy chyba expić. Pakowanie chyba, szybkość, czy siłę, czy szybkość ataków. Nie, właśnie kosarz mi mówił, że to jest szybkość ataków. Ja w czasie mojego tego będę się uczył chociaż. Uczymy się, nie? Żeby nie było. Ja bym w nocy chciał zacząć uciekać powoli, w sensie spróbować. Taśmy nie mamy, to jest mój wielki problem. Mamy pieniążki, więc taśmę jakby ktoś miał, to chętnie bym wziął. Czas ćwiczeń, dobra, o. Taśma się przyda, a raczej to. Ach, nie macie taśmy. Boli mnie to, że nie ma taśmy, nie? Kurde. Jeden handlarz tylko. Nie musimy DVD znaleźć. Dobra, to są takie misje pomniejsze. Ja tutaj chcę się trochę popakować i ja w nocy mogę już uciekać. W sensie, nie wiem, czy dam radę, Boże, jak ja to znowu spierdzielę. Jeżeli znowu spierdzielę, to wiecie, co to będzie.
Jeden handlarz. Taśmę jedną. Taśma jest bardzo ciężka, widzę, do zdobycia. Ciekawe, czy to ze skrzynki. Ja pamiętam, że były jakieś skrzynki też. Drewno, dobra, dupa. Weź zmień już handlarz, człowieku. Kolacja, no nie, zbyt mi się to podoba, że jestem taki. Strzelec się wyłącza po tych godzinnym apelu. Jak nas nie będą przeszukiwać, to easy możemy iść. Jeżeli będą przeszukiwać, to nie możemy wyjść. I też źle waliłem, bo kurze, skusasz się, jak mu pokazałem nagranie, że tam bym nie przeszedł, bo tam były krzaki, więc... Dobra, wieczorny czas wolny. Na co możemy to spożytkować? To nie na robienie żadnych rzeczy, bo nie ma. Nie ma co ukraść nikomu. No, nie ma tutaj nic takiego, co by nam się przydało. Żadne DVD, żadne... No dobra, mogę sobie tak przeszukać na chillku. Chociaż czekaj, tego pączka mogę zabrać, nie? Musimy się tak, że wiecie... przystosować już na wyjście, czyli bierzemy to do ręki, dwa pilniki, muffinkę. To jest wszystko, co będziemy potrzebować na wyjście z tego więzienia. Dobra. I manekin, który wsadzimy sobie do łóżka. Wolny czas. Nie chcę marnować energii. Więc będę sobie tak chodzić zobaczyć, co jeszcze mogą sprzedać. RTM. Ty byłeś tym sprzedawcą fajnym? Lekarstwo, apteczka. Nie, no nie masz. Szukam kogoś, kto by mi dał taśmę, to byśmy zrobili coś lepszego. O, Houston, please. Pilnik. Na wszelki wypadek. Wieczorny apel zaraz, teraz. Tak. Nie, jeszcze godzina wolnego. Justin, ty wiesz, ty jesteś Artiem. Czy ktoś coś jeszcze ma na sprzedaż? Nikogo nie pobiję, bo za mało sił mam. Muszę zacząć następnym razem nie brać misji na walkę. Wtedy jestem trochę uwalony. Bardziej szukanie przedmiotów jest opłacalne, bo też nie tracimy statystyk za, wiesz, klepanie się. Gdzieś się upierdzielili tutaj. Nic ciekawego. Dawajcie, apel. Dobra, to jest ta noc. Chyba to jest ta noc. Jest, nie nasza. Dobra. Thank you.
Jestem tak skupiony i wystraszony. Jest! Mamy to pierwsze więzienie ukończone, bitch! Mamy to. Pięknie. Coś mi się tutaj zaświeciło. Jingle bells. Bardzo łatwe więzienie mamy ukończone. Zostały nam jeszcze łatwe. O Jezu, to będzie już ciężej, co? Ja pierdzielę, jak ja w tym miałem taki problem. Ja też nie wczytywałem save'a. Kusarz mówił, że ja wczytam. Że jak już będzie takie późniejsza część gry, to zacznę wczytywać. Zobaczymy, mam nadzieję, że nie. Ale dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym więzieniu. Cześć.